Dzień dobry wszystkim, cześć, jestem Bartek, pochodzę z Kielc, mieszkam i pracuję w Krakowie. Jak dowiedziałem się, że szykujecie jako ekipa coś dla początkujących twórców, dla osób, które jeszcze nie rozpoczęły przygody z YouTube'em, z internetem, z influencerstwem, no o***ało mi. Dosyć porządnie. Nic! Ale dlaczego mnie? Mi z jednego ważnego powodu. Dlatego, że zobaczyłem w tym okazję dla siebie, ponieważ od zawsze miałem naprawdę wielkie marzenie, żeby tworzyć, żeby uzewnętrzniać siebie. Nauczyłeś się dynamicznie dużo mówić. Tak. Tak. Pewnie się stresowałeś. Zupełnie inaczej się tutaj wypowiadasz. No, ale patrzcie, pytania. Bardzo chętnie odpowiem na pytanie. A nie mam z tym żadnego problemu. Nie słuchacie. Proszę dać. Musicie słuchać. To jest. Co sprawia ci przyjemność? Już pokazuję. Jaki montaż! O! To było pytanie o moją pasję w ogóle, jak nie słyszeliście. Twoją pasję jest gotowanie? Nie, onanizacja. Żartuję oczywiście. Jeśli mógłbyś wybrać supermoc, to jaką? I dlaczego? Nad tym pytaniem zastanawiałem się zdecydowanie najdłużej z wszystkich pytań. Nie miałem pojęcia, co wybrać, ale okazało się, że odpowiedź przyszła sama i to z dużym impetem. Nasze pytanie brzmi, nie mam go dokładnie zapisanego, ale coś o trzech cechach, jakie wymienili o mnie moi znajomi. Nie ma ich przy mnie, ale możemy zadzwonić. Halo, halo Bartku, cześć. Pozdrawiamy Bartule po prostu serdecznie. To jest trzeci Bartek, mój ziomeczek. Trzeci Bartek. Tak. Halo, cześć Bartku, słuchaj, dzwonię do ciebie, bo mam takie pytanko. Bardzo ten... Ja mam do ciebie lepiej pytanko. Powiedz mi, jak mam wytłumaczyć klientowi, że szyby, które ostatnio oklejałeś u niego 2 tygodnie temu, otwierają się tylko do połowy. Mało tego, ręce były tak zaciągnięte, że musiałem z Wartkiem we dwóch go odciągać, żeśmy z lawety zjechali. Słuchaj, przyjechałeś do mnie ledwo lujkiem. Nie wiem, nagrywasz jakieś filmy, jakieś głupoty robisz, a samochody są w takim stanie. Ty wiesz, że farbę się miesza przed nałożeniem? Lakier? Jak ja mam powiedzieć klientowi, nie wiem, ta farba tutaj w połowie, ona się zmienia w inny kolor, ale to tak ma być. W ogóle historia jest taka, że my to 5 razy nagrywaliśmy, już nie miałem siły. Odnośnie pytania, nie wiem, Popek albo Dubiel. Któryś z tych dwóch. Bo wiecie, pytanie było, kim bym chciał być na, jakbym się mógł zamienić ciałem. Pytanie, jak radzisz sobie ze stresem? Często w podobny sposób, jaki to był przy przyjemnościach, jeśli wiecie o co mi chodzi. Jak radzę sobie ze stresem? Aczkolwiek mam taki jeszcze jeden sposób i chętnie go pokażę. Chodźcie! Tak, smaga! Ile razy? Ile razy? Na 4! Na 4! Nie macie na 4 spustki? Nie! Na 4! Co wy? Mama! A nie wiem, czy to można wstawić, bo to nielegalne tam się wbijasz na to piętro. To jest najwyższe piętro w szkieletorze. Jedzie winda. Ale chciałem to zobaczyć. Holender jedzie winda. Ale dobra, szybciutko się. Byłeś obsrany? Tak, bardzo. Ty no, wciuż patrz, z kim się całują, ja. No i to jest takie, ej, ja strasznie cringe'uję, nie mogę tego oglądać. Ale to tak jest, po prostu ja też cringe'uję strasznie. Ja też. Nie widać. Ale gdzie było na Także to by było na tyle. To już serio tyle? Ma na 6 minut. No. Na wszystkie. Wika się dziwi, jak on go wybrał w ogóle, Karol? Dlaczego? Po co? Nie? W sensie też bym cię wybrała. Jakby dużo fajnych rzeczy tam dodałeś, na przykład co z tym gotowaniem. I waleniem konia. To jest wszystko. Wygrałeś. Miłego dnia życzę. Ale mega cicho.